Spotkaliśmy się dziś z okazji 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy na Skarpie. To już 10. nasz jubileusz, przeżywamy to bardzo i postanowiliśmy uczcić go w taki szczególny sposób. Nazwaliśmy tą uroczystość Królestwo na Skarpie i w średniowiecznym stylu nagraliśmy film z naszymi uczestnikami, który pokazuje, że w naszym ośrodku, w naszym domu jest jak w królestwie. Radośnie, pogodnie i szczęśliwie. Zaprosiliśmy przyjaciół, którzy z nami na co dzień współpracują. Są to pracownicy starostwa, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wszystkie nasze zaprzyjaźnione placówki, jednostki, organizacje, które na co dzień po prostu z nami współpracują i pozwalają nam realizować nasze zadania. Są również uczestnicy w środowiskowych domów zaprzyjaźnionych nam, z którymi spotykamy się systematycznie, często, bo każdy z nas zaprasza się wzajemnie. Także są to uczestnicy WTZ-ów, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia. Przez pierwsze 2 lata zajmowaliśmy pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Tam zajmowaliśmy 5 ciasnych pomieszczeń. Byli nasi uczestnicy i seniorzy z Domu Pomocy Społecznej. Było pięknie, cudnie, rodzinnie, ale troszkę ciasno, dlatego znaleziono dla nas taki piękny obiekt w Gozdowie. Była szkoła podstawowa i tu się przenieśliśmy. Tutaj czujemy, że jest to nasze miejsce i nasz dom. Staramy się bardzo, aby atmosfera panująca w naszym ośrodku była atmosferą domową, ciepłą i żeby uczestnicy znaleźli tutaj swoje miejsce na ziemi. Plany na najbliższą przyszłość to aktywizowanie jak największej ilości uczestników. Bo naszym celem jest właśnie utrzymywanie w dotychczasowej formie i kondycji psychicznej naszych uczestników, bądź rozwijanie tych, którzy oczywiście takie nadzieje rokują, rozwijanie do tego stopnia, aby w przyszłości mogli bądź na warsztatach terapii zajęciowej się wykazać, bądź na otwartym rynku pracy, co jak już wspomniałam w mojej prezentacji, 10 osób w ciągu tych 10 lat odeszło właśnie do pracy, znalazło miejsce na otwartym rynku pracy, to jest nasz ogromny sukces. Z okazji jubileuszu 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy na Skarpie składamy gorące podziękowania za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy. Dziękujemy za przyjazne gesty, wyrozumiałość, empatię i decyzje podejmowane sercem. Życzymy, aby dalsza praca była dla Pani źródłem satysfakcji, aby trud i wysiłek w nią włożony zaowocował dalszym rozwojem naszej placówki. Niech dom na Skarpie pozostaje miejscem przyjaznym i otwartym. Atmosfera w nim panująca niech przypomina wszystkim, że prawdziwym szczęściem jest umieć komuś szczęście dać.